Witajcie, kochani. Myślę, że dzisiejsze słowo może być o tym, czy bardziej warto z kimś być, czy kogoś mieć. Usiądźmy razem i posłuchajmy Pana. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, chcemy się zanurzyć w obecności Bożej. Chcemy słuchać tego, którego słowo jest prawdą. Pragniemy, aby to słowo nas wypełniało. Pragniemy przeglądać się w tym słowie. Pragniemy, by nasze życie kształtowane było według tego właśnie słowa. Według słowa Bożego. A jest to słowo miłości, słowo pokoju. Słowo, które nas odnawia. Duchu Święty, otwórz nasze serca. Dotknij naszych myśli, naszych pragnień. Tak byśmy mogli teraz być z Panem. Byśmy mogli słuchać, jak bije Jego serce. Byśmy mogli poznać Jego myśli. I zaczerpnąć dla siebie to, co będzie nas budowało. Co będzie nas odnawiało. Byśmy mogli być z Panem, jak przyjaciel z przyjacielem. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus odszedł ze swymi uczniami w stronę jeziora, a szedł za nim tłum ludzi z Galilei i Judei, z Jerozolimy i Dumei, zza Jordania oraz z okolic Tyru i Sydonu. Przychodzili do niego, gdyż słyszeli o tym, co czynił. Ze względu na tłum, który na niego napierał, polecił swoim uczniom, aby łódka była dla niego zawsze przygotowana. Wielu bowiem uzdrowił i dlatego wszyscy, którzy byli chorzy, cisnęli się do niego, aby go dotknąć. Na jego widok duchy nieczyste padały przed nim i wołały: Ty jesteś Synem Bożym. Lecz on stanowczo im nakazywał, aby go nie ujawniały. Kochani, dzisiejsze słowo tak w moim sercu pracuje w taki sposób, że ludzie szukają Jezusa, który na chwilę się oddala. Tłumy idą za Nim z różnych okolic, z wielu miejscowości i przychodzą do Niego, ponieważ widzieli, co czynił, jakie działał cuda, słyszeli albo doświadczyli w jakiś sposób. I myślę sobie tak, jak Jezus się czuł w takich chwilach, kiedy ludzie przychodzili po to, aby Go dotknąć, aby zostać uzdrowionymi i nic więcej. To znaczy dla nich to było największą wartością, aby odzyskać to zdrowie. I słyszeli, że jest taki Jezus, który czyni cuda, a więc cisnęli się do Niego. Czy to Jezus jest tutaj im potrzebny, nam potrzebny jako przyjaciel? Czy raczej jako ktoś, kto może załatwić nasze sprawy, kto ma władzę i moc i może uczynić cuda, których potrzebujemy. Zachowanie Jezusa jest dla mnie tutaj bardzo takie ciekawe. Ze względu na tłum, który na niego napierał, polecił swoim uczniom, aby łódka była dla niego zawsze przygotowana. Jakby Jezus nie przepadał za tymi tłumami,
A z drugiej strony wiemy, że wokół Niego zawsze było mnóstwo ludzi, kiedy uzdrawiał i przemawiał do tłumów i uzdrawiał wśród tych tłumów. Ale może chodzi tutaj o taki dotyk, o taki napór na Niego, który właśnie nie jest pragnieniem spotkania się z Nim, ale pragnieniem uzyskania czegoś od Niego. Nie chodzi o Jezusa, o osobę, o spojrzenie, oko w oko, ale o to, by uzyskać od Niego to, czego potrzebujemy. Nie chodzi o Niego, ale o Jego dary i Jego moc. Wielu bowiem uzdrowił i dlatego wszyscy, którzy byli chorzy, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Dlatego się cisnęli do Niego, aby Go dotknąć, bo wielu uzdrowił, a nie dlatego, by Go poznać, by nawiązać z Nim kontakt, relacje, by być z Nim w bliskości. To tak też może przekładać się i na nasze życie, jeśli chodzi o relacje z ludźmi. Może my czasami jesteśmy właśnie po tej stronie, że czujemy, że ktoś potrzebuje nas tylko do tego, aby wykonać jakieś zadanie, a nie jesteśmy mu potrzebni jako ludzie. I tu, kiedy patrzę na tą sytuację, to wiem, że Jezusowi zależy na tym, żeby ludzie byli zdrowi, ale zależy mu na tym, żeby oni poznali Jego. Zobaczcie, że kiedy często Jezus uzdrawia wśród tłumu, to następuje takie spotkanie oko w oko, twarzą w twarz, pomimo tego, że jest tłum. I takiego spotkania Jezus pragnie. Serce przy sercu, przyjaciel z przyjacielem. Wiecie, no nikt tak nie lubi się czuć, bo to jest takie, no czujemy się wtedy jak przedmiot, jak czujemy się wykorzystani, kiedy ktoś nie chce posłuchać nas, nie chce popatrzeć nam w oczy, chce tylko od nas naszej pracy, naszych rzeczy, naszego działania, naszych pomysłów i to mu wystarcza. I kiedy dostanie, co chce, to odchodzi. A Jezusowi zależy na tym, by nas spotkać, by zajrzeć w nasze serce, by spojrzeć w nasze oczy, by uzdrowić duszę najpierw, a później ciało. Dlatego też dzisiejszy fragment Ewangelii jest dla mnie opowieścią o tym, że Jezus pragnie przyjaźni, pragnie relacji, pragnie dać siebie, czyli największą wartość, samego siebie pragnie dać, a my często nie chcemy Jego, tylko chcemy Jego dzieła. Dobry Ojcze, pokaż nam te miejsca, gdzie szukamy nie Jezusa, nie Jego obecności, ale chcemy tylko załatwić swoje sprawy. Wiecie, jeszcze tak mi się przypomina, że dzisiaj właśnie to mi się przypomniało, kiedy byłam mała, to naprawdę jakoś tak w mojej głowie był taki obraz Pana Boga, nie jako kogoś, kto może być moim przyjacielem, z kim mogę porozmawiać, ale jako kogoś wielkiego, do kogo jeśli właściwie się zwrócę, to być może on załatwi moje sprawy. No to Pan Bóg tak nie działa. Ojcze, bądź uwielbiony, bądź wywyższony.
Uwielbiamy Cię, bo Ty chcesz przyjaźni ze swoimi dziećmi. Chcesz je obdarzyć szczęściem, pokojem, zdrowiem, miłością. Nade wszystkim chcesz obdarzyć sobą. Ty jesteś tym skarbem. Ty jesteś tym największym darem. Ty jesteś życiem, zdrowiem. Ty jesteś radością. Tym wszystkim, czego pragniemy i potrzebujemy najbardziej, jesteś właśnie Ty. Daj nam, Panie, taką łaskę, taką wrażliwość, byśmy zechcieli się spotykać z Tobą tylko dla Ciebie. Nie po to, by o coś prosić, by coś uzyskać, by coś załatwić, ale po to, by posłuchać Ciebie, by popatrzeć na Ciebie. Jak przyjaciel z przyjacielem, bez załatwiania spraw. Tylko, żeby podzielić się miłością. Wierzę, Panie, że Ty oczekujesz na naszą miłość, na naszą przyjaźń, że Tobie zależy, że Ty nie chcesz od nas nic, żadnych naszych rzeczy, żadnych naszych dzieł. Wierzę, że Ty właśnie nam to pokazujesz, że pragniesz nas samych, naszych serc, naszej przyjaźni, naszej obecności, naszego bycia. Bycia z Tobą, tu i teraz. Ale my jeszcze nie potrafimy. Udziel nam, Panie, tej łaski tak z dnia na dzień. Myśmy chcieli być przy Tobie, z Tobą, wszędzie, gdzie jesteśmy. Abyś Ty był obecny. Gdzie Ty jesteś, tam jest pokój, tam jest królestwo. Tam jest Boża chwała. Amen. Dziękuję Wam, kochani, za spotkanie, za modlitwę, za to, że się dzielicie doświadczeniem, swoim doświadczeniem Boga w życiu. Niech Pan Was umacnia. Do zobaczenia.